Zwycięstwo samo w sobie nie jest celem ostatecznym, przynajmniej w moim sporcie, w mojej sztuce. Natomiast jest to pewien wynik swojej pracy, prawda? Ktoś kiedyś powiedział, że czasami trzeba 300 razy przegrać, żeby raz wygrać. Każda porażka może być nawozem sukcesu. Jeżeli jesteśmy po takiej porażce, jeżeli mamy taką porażkę, to bardzo ważne jest to, żeby wstać, podnieść się z tej porażki i pójść jeszcze mocniejszym, silniejszym do przodu. Nie zawsze się wygrywa, ale to, że ktoś już coś zaczął ze sobą robić, ma dobre zdrowie fizyczne, bo się dobrze czuje, ma dobre zdrowie psychiczne, bo ma poukładane w głowie, nie jest nadpobudliwy, nie stresuje się, wie jak sobie radzić ze swoimi trudnościami, on już wygrał. Carpe diem, chwytaj dzień, to jest moje hasło. Róbcie wszystko, żeby się rozwijać, żeby się ruszać. Pozdro!